Dzień dobry Państwu, bardzo proszę o uwagę. Witam bardzo serdecznie na 30. sesji Rady Powiatu Chojnickiego. Witam przybyłych radnych. Bardzo serdecznie witam wiceburmistrza miasta Chojnice Edwarda Pietrzyka. Witam dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych. Witam gości oraz witam media. Otwieram 30. sesję Rady Powiatu Chojnickiego. Obecnych 16 radnych, a więc stwierdzam kworum. Punkt drugi, czy są pytania do porządku obrad? Jeżeli nie, przystępujemy do punktu trzeciego. Czy są uwagi do protokołu z 29. sesji Rady Powiatu Chojnickiego? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 29. sesji Rady Powiatu Chojnickiego, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 radnych przyjęło protokół z 29. sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami. Panie starosto, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado. Było się jedno posiedzenie rady w dniu dzisiejszym, gdzie, przepraszam, posiedzenie zarządu, gdzie podjęliśmy uchwałę w sprawie upoważnienia pana dyrektora Andrzeja Gąsielowskiego do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu chojnickiego w celu realizacji programów operacyjnych województwa pomorskiego. Jak też przekazaliśmy kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonania przeniesień planowych wydatków, uchwały w sprawie stosowania współczynnika VAT oraz proporcji rocznej struktury sprzedaży i kilka pism, które dzisiaj były rozpatrzone. Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Przejdziemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałej w okresie między sesjami. Tradycyjnie przewodniczący Maciej Jakubowski, proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni i goście. Komisja Edukacji obradowała w dniu wczorajszym. Tematem obrad było przede wszystkim podsumowanie inwestycji i remontów w placówkach oświatowych i kulturalnych, które miały miejsce w roku minionym 2017, a także omówienie materiałów na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Ponadto komisja przyjęła sprawozdania z pracy komisji za drugie półrocze roku 2017. To wszystko, dziękuję. Dziękuję pana radnego. Proszę o podpisanie listy obecności i od tego momentu obradujemy w 17-osobowym zespole. Komisja Rewizyjna, przewodniczący Jarosław Schumacher, proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado, Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 22 lutego. Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za drugie półrocze 2017. Omówiono materiały na 30. sesję Rady Powiatu. Komisja zapoznała się z wnioskiem i skargą pana Romana Lipskiego. Skarga zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie. Dziękuję. Dziękuję. Obecnych 18 radnych. Bardzo proszę. I już, jeżeli mam głos, obecnych 19 radnych. Z tego co wiem, to na trasie Chojnice-Czuchów był wypadek. Pan radny się usprawiedliwiał, że troszkę się spóźni. Bardzo proszę, przewodnicząca Teresa Kropidłowska. Panie przewodniczący, wysoka rado. Komisja Kultury, Sportu i Promocji odbyła posiedzenie w dniu 22 stycznia 2018 roku. Podczas posiedzenia przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji, omówiono materiały na 30. sesję Rady Powiatu oraz przyjęto sprawozdanie z pracy komisji za drugie półrocze 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Transportu. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Komisja Infrastruktury i Transportu miała swoje posiedzenie dnia 23 stycznia 2018 roku o godzinie 15. Na swym posiedzeniu omówiła protokół z poprzedniego posiedzenia, materiały na 30. sesję Rady Powiatu oraz przyjęła sprawozdanie z prac komisji za drugie półrocze 2017 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, przewodniczący dr Sabiniarz, proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła posiedzenie w dniu 22 stycznia. Podczas komisji przyjęliśmy sprawozdanie z pracy komisji za drugie półrocze 2017 roku i omówiliśmy materiały na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, Komisja Zdrowia. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych odbyła posiedzenie w dniu 23 stycznia.
Na posiedzeniu przyjęliśmy protokół z poprzedniego posiedzenia komisji. Omówiliśmy materiały na 30. sesję Rady Powiatu i przyjęliśmy sprawozdanie z pracy komisji za drugie półrocze 2017. Dziękuję. I Komisja Budżetu, bardzo proszę. Komisja Budżetu i Gospodarki odbyła posiedzenie wczoraj w siedzibie starostwa. Podczas posiedzenia komisji omówiliśmy materiały na sesję Rady Powiatu, przyjęliśmy protokół z poprzedniego posiedzenia komisji oraz ponadto przyjęliśmy sprawozdanie z pracy komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za sprawne sprawozdania. Kolejny punkt, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Pani radna Dalecka, proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Mam trzy interpelacje. Pierwsza dotyczy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chojnickiego. Na grudniowej sesji byliśmy wszyscy świadkami bardzo miłej uroczystości wręczenia przez pana starosty darów rzeczowych strażakom ochotnikom, również strażakom zawodowym, a także policji. W podziękowaniu za ogromny wkład pracy włożonej w usuwanie skutków nawałnicy, która nawiedziła nasz powiat. Panie starosto, mimo symbolicznego podziękowania przyzna pan, że powinni być zaproszeni przedstawiciele wszystkich ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu, którzy bardzo ciężko pracowali, często zużywając własny sprzęt, odzież, ubranie, aby pomagać poszkodowanym. Dwa dni po sesji grudniowej naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej z Rytla na Facebooku wyraził ogromny żal, że jego jednostka nie znalazła się na liście obdarowanych przez pana starostę i nie była na tej grudniowej sesji. Okazuje się, że nie jest to jedyna jednostka ochotniczych straży, która została pominięta przez władze powiatu, gdyż Ochotnicza Straż Pożarna z Chojnic, również skomentował to na Facebooku prezes strażaków, że też swój czas poświęcali na ciężką pracę przy usuwaniu skutków nawałnicy. Przy tej okazji chciałabym też podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnicach jest jedną z najstarszych straży ochotniczych w całej Polsce. Panie starosto, ile jednostek ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu zostało pominiętych, które tak ciężko pracowały przy usuwaniu skutków nawałnicy? No i dlaczego tak się stało? Kto typował jednostki ochotniczych straży pożarnych i wskazywał, jaki sprzęt jest najbardziej potrzebny tym jednostkom? I czy można byłoby w jakiś sposób naprawić zaistniały błąd i tym jednostkom, które zapewne przez zupełny przypadek zostały pominięte, też w najbliższym czasie podziękować i też może znalazłyby się pieniążki, aby... nagrody dla tego znalazcy w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego i promocji powiatu chojnickiego. Taki wniosek należy składać do 10 marca każdego roku w starostwie. Natomiast radni, członkowie zarządu, jak wskazywał pan na konferencji i jak wynika wprost z tej uchwały, nie mogą wnioskować. Dlatego też można by było pokusić się o zmianę regulaminu w paragrafie 4 ustęp 1, aby kandydatury do nagrody mogli zgłaszać również na przykład komisje powiatu, komisje rady powiatu lub grupa radnych powiatu. Nasuwa się pytanie, dlaczego nikt przez 3 lata z władz powiatu nie poinformował, kto może złożyć taki wniosek o uhonorowanie znalazcy. Przecież ten znalazca mógłby od 3 lat właściwie już cieszyć się nagrodą. Może nie jest to wysoka kwota nagrody, ale zawsze byłoby bardzo miło. W tym przypadku liczę, panie przewodniczący, na pana, że w najbliższym czasie złoży pan wniosek do pana starosty o nagrodę dla znalazcy, mieszkańca Harzyków, któremu nagroda ta słusznie się należy i nie ma żadnych przeszkód, aby takiej nagrody nie otrzymał. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Redzimski, proszę. Panie przewodniczący, panie i panowie radni.
Mam cztery interpelacje. Pierwszą zdaję w sprawie po raz trzeci chyba i mam nadzieję, że ostatni. I tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że odpowiedź na tę interpelację może do mnie dotrzeć na piśmie później, ale chciałbym tym razem już zamknąć ten temat. Chodzi mi o drogi gruntowe w powiecie chojnickim. O to, że część tych dróg jest zawłaszczona przez okolicznych rolników czy tych, którzy użytkują ziemię. Powoduje to ogromne trudności dla ludzi, którzy mieszkają przy tych drogach, ponieważ z dróg kilkunastometrowych lub kilkumetrowych robi się bardzo wąska droga, która jest zalana mazią, błotną, deszczową i inną i naprawdę jest trudność, żeby tam dotrzeć. I nie można się dziwić tym ludziom, że zwracają się do mnie jako radnego, wielokrotnie pytający, a w tej sprawie zrobiłem, pan dużo mówią, a na tej sesji nic z tego nie wynika. Więc bardzo bym prosił, żeby z odpowiednimi służbami dojść do takiego stanu, że drogi zostaną ponownie wytyczone i udrożnione. Tutaj kiedyś pan wicestarosta Marek Szczepański powiedział do mnie, czy mamy karać. Ja nie mówię o karaniu tych, którzy użytkowali, ale można to zrobić im abolicję, ale trzeba im nakazać przywrócenie drogi do stanu, który był wcześniej. A jeśli to nie poskutkuje, no to wtedy już nie pozostaje nic innego, jak ukarać. Ja wiem, że to się wiąże z nowymi wytyczeniami, ale niestety musimy to zrobić i wyegzekwować. I tutaj prosiłbym o realny termin, kiedy zostanie to dokonane. Druga moja interpelacja dotyczy wystąpienia pana wicestarosty Marka Szczepańskiego na poprzedniej sesji, gdzie przy dyskusji wokół budżetu użył pan argumentu, że ci, którzy głosują przeciwko budżetowi, to głosują przeciwko podwyżkom dla nauczycielom. Więc chciałbym spytać, czy zarząd planuje jakieś podwyżki dla nauczycieli dodatkowe, bo z tego, co mi wiadomo jako dyrektorowi szkoły, są przewidziane podwyżki w budżecie od 1 kwietnia i one są obligatoryjne, ustalone odgórnie, ale są samorządy, samorząd może podnieść stawki, bo na dzisiaj stawka nauczyciela magistra z pełnym przygotowaniem, z kwalifikacjami wynosi 2190 zł, czyli 90 zł od najniższej krajowej. Więc jeśli zarząd takie plany ma, to chwała mu za to, ale myślę, że tu nastąpiło pewne albo przejęzyczenie, albo nieznajomość sprawy, więc chciałbym wiedzieć, czy taka podwyżka z woli zarządu jest tutaj przewidywana. Trzecia moja interpelacja, a jeszcze przy okazji, pojawiło się mnóstwo takich interpretacji, że tu na tej sali ktoś był przeciwko temu budżetowi. Ja nie widziałem żadnych głosów przeciw budżetowi powiatu na 2018 rok. Widziałem tylko 3 głosy wstrzymujące się. I to nie jest to samo. Jak ktoś nie odróżnia z radnych głosów wstrzymujących się od głosów przeciwko, no to gratuluję. No także i też w kontekście mojej osoby powiedziałem, że ten budżet mi się podoba generalnie co do zasady, natomiast pewne rzeczy też się nie znalazły. Jeśli w przyszłości zmiany będą podążały w dobrym kierunku, to będę głosował za. Więc nie głosowałem przeciwko budżetowi, podobnie jak koleżanka i kolega. Wstrzymaliśmy się od głosu. Trzecie moje pytanie dotyczy, być może jedyny raz mam taką okazję zadać pytanie członkowi zarządu, panu Andrzejowi Sabiniarzowi. Czy prawdą jest, że pana rezygnacja wynika z konfliktu prawnego z wykonywanym przez pana stanowiskiem w zakładzie ZZO, tak? I ostatnia moja interpelacja. Czy prawdą jest, że w miesiącu styczniu odbył się wyjazd dwudniowy części Rady Powiatu, części pracowników starostwa? Jeśli tak, to jaki był cel tego wyjazdu? Jaki był dobór uczestników tego wyjazdu? Jakie były koszty tego wyjazdu i czy zostały już zaksięgowane? Tu mam pytanie do pani skarbnik i czy w jakiej pozycji, czy jeśli chodzi o paragraf z pozycji przypisanych do budżetu Rady Powiatu, czy z innych paragrafów? Dziękuję. Dziękuję. Pani Radna Teresa Kropidłowska, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam jedną interpelację. Chciałam zapytać się, czy jest planowane wykonanie odwodnienia drogi powiatowej ulicy Długiej w Łęgu. Wniosek o odwodnienie tej ulicy złożyłam 28 września i prosiłam o wpisanie tej inwestycji do budżetu powiatu na 2018 rok. Konieczność realizacji tej inwestycji jest bardzo ważna. Wody opadowe z drogi w miejscu przy kościele spływają na prywatne posesje. W przypadku dużych opadów deszczu wody opadowe zalewają prywatne ogrody i podtapiają domy.
Jest to miejsce pomiędzy ulicą Długą i Kościelną. Mieszkańcy borykają się z tym problemem od wielu lat i na ich prośby nikt nie reaguje. Bardzo proszę zarząd o pochylenie się nad tym problemem i rozwiązanie go ostatecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Waldemar Goliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę zgłosić interpelację w sprawie wycięcia zakrzaczenia przy drodze powiatowej za miejscowością Żychce, kierunek Nowa Karczma. Krzaki z pasa drogowego przesłaniają widoczność na drodze. Dochodziło tam do licznych kolizji i w wypadku też był wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Drugą, mam tylko takie zapytanie do wcześniejszej interpelacji. Czy pan Włodarski został poinformowany o usunięciu przewróconego płotu z pasa drogowego w miejscowości Żychce? Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Maciej Jakubowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Starosto, w związku z tym, że nie został uchwalony budżet gminy Czersk do dnia dzisiejszego, jak wiadomo, radni z gminy Czersk będą próbowali do samego końca podejmować próby uchwalenia tegoż budżetu, ale czasu pozostało coraz mniej i rodzi się moje takie pytanie. Jakie ewentualne decyzje zostaną podjęte przez powiat na wypadek nieuchwalenia budżetu w Czersku, na wypadek wejścia Regionalnej Izby Obrachunkowej i braku możliwości wsparcia inwestycji przez samą gminę Czersk? Czy planowane inwestycje na ten rok będą wykonane w zmniejszonym zakresie przez powiat, czy też zostaną całkowicie zaniechane w tym roku? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Szmagliński. Proszę Państwa, moja interpelacja dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej od ulicy Kościerskiej do ulicy Gdańskiej. Występuję tutaj w imieniu mieszkańców miejscowości Klawkowo. Poszerzenie tej drogi jest bardzo potrzebne, ponieważ droga jest wąska, nasilenie ruchu jest bardzo duże. Dużo pojazdów tutaj skraca sobie drogę do galerii od ulicy Kościerskiej do Gdańskiej przez Klawkowo. To jest droga powiatowa. Od ulicy Kościerskiej do Gdańskiej przez Klawkowo. Chodzi o tą drogę powiatową przez miejscowości Klawkowo. Przez miejscowość Klawkowo. W każdym razie wiemy, o jakie drogi chodzi. Tak, tak, tak. Teraz ze względu na to, że nasilenie ruchu jest bardzo duże, mieszkańcy mają duże problemy z poruszaniem się, zarówno samochodów osobowych, jak i osoby, które tam spacerują z dziećmi, z rodzinami. Jest tam także przy drodze żłobek i w tym miejscu jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ sąsiad pobudował sobie wysoki płot. Jest tam także reklama na siatce i właściwie widoczność jest, można powiedzieć, zerowa. Jeszcze jest to na takim uku. Dlatego w imieniu mieszkańców Klawkowa chciałbym tutaj zawnioskować o to, żeby może w przyszłym budżecie wziąć pod rozwagę i tą drogę przebudować. Jeżeli byłaby także możliwość, to mieszkańcy proszą o ścieżkę rowerową, chociaż jest tam bardzo wąsko, może być trudno, ale taka prośba jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Punkt 7. Sprawozdanie starosty Chojnickiego z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, punkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka zarządu powiatu chojnickiego. Czy są pytania do projektu? Pani radna Dalecka. Szanowny zarządzie, w związku z rezygnacją pana Andrzeja Sabiniarza z funkcji członka zarządu, mam pytanie, czy, bo właściwie zostało niespełna 10 miesięcy do końca tej kadencji, czy zarząd będzie pracował w 4- czy 5-osobowym składzie, gdyż pan wicestarosta, wypowiadając się dla Gazety Pomorskiej, powiedział, że zarząd 4-osobowy będzie intelektualnie uboższy o nieobecność pana Sabiniarza. Czy to znaczy, że jest to jeden z powodów, dla których zarząd będzie chciał pracować w 5-osobowym składzie?
Mimo że pan wicestarosta w wywiadzie zapewniał, że zarząd będzie czteroosobowy, to na dzisiejszej sesji w porządku obrad nie znalazł się projekt uchwały dotyczący zmiany statutu powiatu chojnickiego, a powinien być w paragrafie 51 ustęp 2, że zarząd powiatu będzie składał się z 4 osób, a nie jak widnieje obecnie z 5 osób. Czy to znaczy, że skoro nie ma zmiany w statucie, na następnej sesji pan starosta przedstawi Radzie nowego kandydata na członka zarządu powiatu? Dziękuję. Panie starosto. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no słusznie Pani zauważyła, że statut nie został zmieniony, czyli statut zostaje 5-osobowy, tak jak do tej pory. W tym temacie wszystko. Nie wiem, czy na następnej sesji, czy na następnej. W każdym razie zarząd dzisiaj pracuje jako 4 osoby, ale w statucie jest jako zarząd 5-osobowy i na razie w takiej formule pracujemy. Pani Radna, ale tak uporządkujemy, dobrze, dyskusję. Proszę bardzo. Czyli rozumiem, że wypowiadając się pan wicestarosta dla Gazety Pomorskiej, no mijał się z prawdą, tak? Bo powiedział, że do końca kadencji będzie zarząd 4-osobowy. Panie Przewodniczący, mam pytanie, czy to jest dyskusja nad tym projektem, bo to znacznie odbiega od tematyki tego projektu, bo to dotyczy rezygnacji członka zarządu, a nie powołania nowego członka zarządu. Jeżeli my jako radni zaczniemy analizować to, czy ktoś się mijał z prawdą, czy nie mijał, no pan starosta dokładnie to wytłumaczył. Nie wiem, czy to jest trudne do zrozumienia, że w statucie jest 5, członków jest 4, więc może być powołany, ale nie musi. Nie wiem, czy to jest takie trudne do zrozumienia. Ale myślę, że dla... Dobrze, Szanowni Państwo, pytania do projektu, czy są? Jeżeli nie ma chętnych do zabrania głosu, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 19 radnych za. Kolejny podpunkt projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Chojnickiego za drugie półrocze 2017 roku. Czy są pytania? Jeżeli nie, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Projekt uchwała została przyjęta. Podpunkt C. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie diet radnych powiatu. Szanowni Państwo, zgłaszam autopoprawkę. Z tego względu, że paragraf pierwszy nie do wszystkich był zrozumiały, to oczywiście chodziło o związku z pełnioną funkcją radnych, bo nie mieliśmy takiego przypadku, żeby przewodniczący komisji był również członkiem zarządu. Dlatego paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie w uchwale numer 11/85/2007 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie diet radnych powiatu. Dodaje się paragraf pierwszy, ustęp 4 o brzmieniu: radnemu powiatu pełniącemu kilka funkcji przysługuje tylko jedna dieta w najwyższej wysokości z tytułu pełnionych funkcji. Czy to jest zrozumiałe? Jest zrozumiałe. Cieszę się bardzo. I w uzasadnieniu też zmieni się zmiana dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie diet radnych powiatu ma na celu ustalenie, że radnemu powiatu pełniącemu kilka funkcji jednocześnie przysługuje tylko jedna dieta w najwyższej wysokości z tytułu pełnionych funkcji. I to jest wszystko. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, pani radna Dalecka, proszę. Ponieważ w związku z tym, że mamy przed sobą tą uchwałę, to rozumiem, że w najbliższym czasie, jak już tutaj pan starosta podkreślił, że zarząd będzie 5-osobowym, czyli spośród radnych do kolejnego do zarządu trafi radny, który obecnie pełni funkcję przewodniczącego komisji lub wiceprzewodniczącego rady. Bo ten projekt uchwały jest właśnie pod taką osobę przygotowany, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego radnego w naszym składzie, który pełniłby więcej jak jedną funkcję. Dziękuję. Wie pani, ta sytuacja miała miejsce w przypadku pana Sabiniarza, było to kilka dni i przez ten moment nie wiedzieliśmy, jak rozpatrzeć diety. Dlatego jest uporządkowana sytuacja do sytuacji, która miała miejsce w ostatnim miesiącu. Tak, proszę.
A to, czy będzie w tym momencie powołany członek zarządu, ja nie wiem. Nie wiem, czy nawet. Ale najprawdopodobniej tak będzie. Po to jest to projekt uchwały. Dziękuję. Panie przewodniczący. Absolutnie. W tym przypadku ja się z panią nie zgodzę. To jest projekt mojego autorstwa, wynikający z analizy przepisów i wysokości diet, które musiałem podpisać. Tylko i wyłącznie z tego względu ten projekt, jest to projekt porządkowy w tym miejscu, mogę tylko powiedzieć. Dobrze, szanowni państwo, czy są pytania? Pan starosta, proszę. Bo pani radna sugeruje, że będzie powołany piąty członek zarządu. Ja tak powiedziałem, ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że statut nie jest zmieniony, że jest pięciu członków zarządu i to wszystko. Nie, że powołany zostanie piąty członek zarządu i tu my pod niego jakieś robimy tutaj kombinacje. To jest nieprawda. No, się okaże, to będzie, jak będzie, tak będzie. Dobrze. Szanowni państwo, czy są pytania do projektu? Jeżeli nie ma, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie, jedna osoba przeciw. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 17 za, 1 przeciw. Kolejny podpunkt. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Chojnickiego na lata 2018-2020. Czy są pytania? Jeżeli nie, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny podpunkt projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 roku do porozumienia umowy partnerskiej nr PRIWZ.032.4.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Gminą Miejską Czuchów i Powiatem Chojnickim na rzecz wspólnej realizacji projektu pod nazwą Poprawa gospodarki wodami odpadowymi i roztopowymi na terenie MOW Chojnice Czuchów. Czy są pytania? Jeżeli nie, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ostatni projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu powiatu chojnickiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prywatne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Czy są pytania? Jeżeli nie, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Panie starosto, czy potrzebna przerwa? Niczna się należy. Dobrze. W takim razie ogłaszam 10-minutową przerwę.
przychodzą do sklepu czy do kościoła, to na pewno ja też nie będę ignorował. Dobrze, panie starosto, mikrofony zarządu są włączone. Proszę bardzo. Wszystkie w zasadzie, jakby powiedzieć, no, sprzęt, który został przeznaczony, to w zasadzie też został uzgodniony między innymi poprzez pana prezesa powiatowych z komendantami, bo on został przekazany gminom, bo inaczej nie było nazwowego przekazu do gminom, poprzez gminy do poszczególnych jednostek. No nie mówiliśmy tutaj 43 jednostki i OSP dobrości na spotkanie. Tam, gdzie jest we wszystkich sprawozdaniach, gdzie w momencie gdziekolwiek opowiadam, od pierwszych dni dziękowałem strażakom ochotnikom za zaangażowanie. Bo naprawdę byli na pierwszym froncie i ich praca ofiarna na rzecz mieszkańców powiatu chodnickiego, osób przebywających tutaj, to naprawdę jest podziw i wielki szacunek. To zawsze będę podkreślał i podkreślał. Oczywiście też inne służby, które wykonywały swoje obowiązki. Ale oni na pierwszy ogień. Jest nie sposób wszystkich nagradzać, bo środki finansowe, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu, też były ograniczone. Myśmy w uzgodnieniu, tak jak powiedziałem z panem prezesem, przeznaczyli do obie jednostki. Były te jednostki, które już zostały wcześniej zakupione piły, bo te piły były potrzebne na bieżąco. Myśmy też na bieżąco też, jak powiedzmy, podejmowali interwencję. I tych pił motorowych w sumie to chyba 8 pił motorowych. Także one już były w użyciu też, poprzez jednostki w Brusach, czy częściowo w Chojnicach. W Chojnicach nie, w gminie Chojnice to później były piły. Ale w Brusy na przykład już używały na przykład te piły. Jako pierwsze. Tak? O, jako pierwsze. Dlatego nie sposób. Ja mam szacunek do wszystkich. Tylko, no nie wiem, czy to jest jakieś niedoinformowanie, niepoinformowanie już na szczeblach, powiedzmy, gminnych, że nam nie przekazuje się informacji, bo ja wiem, że w gminie Czersk Fundacja Wielkiej Orkiestry Owsiaka przekazywała sprzęt dla OSP i też jakoś się złożyło tak, że z gminy Czersk chyba nikt nie dostał. Potem mieli pretensje, że nie dostali. A były też informacje, gdzie wcześniej mieli zgłosić się, czy tam wypełnić jakąś ankietę, ja nie wiem do końca, jak to wyglądało, ale po prostu no, ktoś też tam czegoś zaniedbał, czy nie poinformował i zostali pominięte. A przecież oni byli na pierwszym ogniu, w sumie najwięcej ich tam było, tak można powiedzieć. Czy my nie wyrównujemy strat żadnych, bo tu strat tego tytułu nie ma, jeżeli chodzi o sprzęt, my po prostu nadal, tak jak do tej pory, tam gdzie będzie, powiedzmy, gdzie jest możliwość przekazywania jakichś środków finansowych, czy na zakup pojazdów samochodowych, czy innego sprzętu, to my to robimy. Chciałem przypomnieć, że ochotnicze straże pożarne generalnie podlegają pod gminy i w gminach one pełnią swoją rolę i tam właściwie, jeżeli chodzi o sprzęt, dla nich to tam jest pozyskiwany lub, no nie wiem, darowany. I to jest pierwszy front. My jako powiat włączamy się, bo nam też chodzi o, jeżeli jest taka możliwość i potrzeba, o bezpieczeństwo, jeżeli to podnosi bezpieczeństwo naszych mieszkańców, to my nie patrzymy, czy dajemy Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczej. Jeżeli są możliwości, to pomagamy. Taka pomoc do tej pory była przekazywana. To chyba wszystko, jeżeli chodzi. Jeszcze miałam pytanie o ochotnicze straże pożarne z
innych powiatów, czy może dostały jakieś podziękowania? To znaczy, ja jeszcze raz powtarzam, ja dziękowałem ogólnie wszystkim. I tutaj no trudno by było was sobie, no nie wiem właściwie, czy ochotnicza straż, no tak, ale czy ochotnicza straż pożarna, pismo od nas. Ja mówiąc inaczej, do wszystkich ofiarodawców, którzy przysłali jakiekolwiek środki finansowe i materialne, to wysłałem osobiście podziękowania. W imieniu nas wszystkich, radnych, podziękowania dla tych wszystkich ofiarodawców. To jest to, co na ten moment mogłem zrobić. Jeszcze raz powtarzam, tam gdzie jestem, w różnym czasie, na różnych forach, jeszcze mi zostało podziękowanie na forum Związku Powiatów Polskich, który się odbędzie w kwietniu, gdzie chcę na forum też podziękować wszystkim samorządom, powiatowym szczególnie, chociaż nie, bo wszystkim samorządom, bo nawet sołectwa, czy osoby prywatne, mówiłem, przysyłały nam środki finansowe, czy materialne, czy cokolwiek innego. I to na pewno będę czynił. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o podziękowania, to co jednostki otrzymywały bezpośrednio, to te jednostki dziękowały za to, co otrzymały, między innymi brusy, na przykład Harzykowy, Konarzyny. Także osobiście byłem w Nowym Dworze Gdańskim na Opłatku, gdzie strażacy z całego powiatu byli obecni. Dziękowałem im nie tylko za sprzęt, ale także za obecność. A byli oni tutaj zarówno w Rytlu, w gminie Brusy, jak i powiedzmy wszędzie tam właśnie, w gminie Chojnice. Jeśli chodzi o to, co te zakupy, jeśli chodzi o piły, to chciałbym także tutaj podkreślić, że w pierwszym momencie w dyspozycji zarządu powiatowego praktycznie to my decydowaliśmy, jeśli chodzi o pieniądze od marszałka, i wtedy dostały miasto i gmina Czer dostała 20 tysięcy, a Brusy na przykład dostały 10, bo wyszliśmy z założenia, że powiedzmy w Rytlu akurat najwięcej drzew powiedzmy jest do usunięcia i dlatego tam akurat tak zdecydowaliśmy. Jeśli chodzi o jakieś powiedzmy także wyróżnienia, to cały czas podkreślam. Niektóre jednostki dostały od pani premier, prawda, po 10 tysięcy, między innymi Rytel, Pawłowo, Czersk, czego inne jednostki nie dostały, dlatego czasami tak, no to tak wygląda, że powiedzmy dzisiaj one nic nie dostają, ale my tak staramy się to, w każdym razie ja tu z moimi tutaj powiedzmy wiceprzewodniczącymi, z komendantami gminnymi to jakoś uzupełnić, żeby wszyscy jakoś tak no generalnie, żeby wszystkim podziękować, to co pani radna podkreślała, żeby wszyscy, a trudno żeby wszystkim podziękować, nawet gdyby się tą całą salę zapełnili, bo ja myślę, że każdemu strażakowi ochotnikowi, nie tylko, bo nie tylko ochotnicy w tym brali udział, to uścisk dłoni. Pana starosty podziękowanie by się przydał, ale pan starosta by musiał wtedy tutaj no kilka, dam radę, dni, ale kilka dni na to poświęcić. Zapomnielibyśmy o wolontariuszach. No tak, wolontariuszy przecież. No. Dobrze, szanowni państwo. Jeśli chodzi o OSP Chojnice, to także w pierwszych dniach otrzymali, już nie pamiętam, 6 czy 7 pił, dlatego nie byli no, już wyposażeni. Panie starosto, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, stanowisko zmiany inspektora sanitarnego w Chojnicach. Z dniem 1 listopada faktycznie powołała nas to stanowisko powiatowego państwowego inspektora sanitarnego panią Nyx. I tutaj nie wiem, prasa o tym pisała, że pani Nyx jest powołana na nowe stanowisko. Pani Nyx wywiad też udzielała w prasie. Ja z mojej strony, sanepid tak do końca nie podlega powiedzmy staroście, tylko w zasadzie pani dyrektor podlega i wicedyrektor, wiceinspektor. No. I w zasadzie powołanie można dwuformatowo robić, czyli można ogłosić konkurs, można było ogłosić konkurs i powołać jakąś tam osobę, która na to stanowisko powiedzmy ma kwalifikacje i nadaje się, lub właśnie z powołania. W uzgodnieniu z inspektorem wojewódzkim zdecydowaliśmy, że pani Nyx spełnia nasze oczekiwania i zapewni pracę właściwą na rzecz naszego powiatu jako inspektor, powiatowy inspektor sanitarny w Chojnicach. Chciałem panią inspektor, tak mówiąc właściwie, przedstawić na następnej sesji, bo
będą przedstawiane sprawozdania i taki zamiar miałem. Nawet rozmawiałem ostatnio z nią i mówiłem, że ma się przygotować, bo na pewno radni chcą też poznać panią inspektor i takie spotkanie na pewno będzie. Może moje niedopatrzenie, że nie rozgłosiłem tego wszem i obec, ale to nie po prostu, no, uważałem, że to normalna jest praca, nie? Ale już wykorzystują ten moment, żeby też mi nie zarzucano. Dzisiaj o godzinie 14 mam uczestniczyć w przekazaniu obowiązków pełniącego obowiązki nowego komendanta Straży Pożarnej, Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Pan Marasz idzie na emeryturę. Chyba radio dzisiaj to o tym też mówiło, także, ale oficjalnie dzisiaj takie obowiązki przejmie pan Błażej Chamier-Ciemiński. Tego, jeżeli będzie potrzeba, a może już jako komendanta, może jak, zobaczymy, na pewno też przedstawimy. Zaprosimy. Jeżeli chodzi o nagrodę dla osoby, która znalazła skarb, tak pani powiedziała, bym prosił pan Marek Szczepański, w tym temacie był wywołany, ale ma na pewno więcej informacji w tym temacie i na pewno przekaże tą informację. Proszę bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, cieszę się, że radni tak z takim zapałem oglądają i słuchają moich wywiadów, to bardzo miło. Jeżeli chodzi o nagrodę dla znalazcy, to temat jest rzeczywiście już dość długi, a warto trochę przypomnieć historię. Mianowicie w 2014 roku ten młody człowiek, który jest pasjonatem poszukiwań różnych przedmiotów, dokonał znaleziska, coś okazało bardzo cennego. To był tak zwany skarb, który dzisiaj znajduje się w zasobach muzeum, jest eksponowany, została wydana publikacja i pojawił się pewien problem, bo skoro taki skarb, to ta nagroda nie powinna pochodzić ze szczebla gminnego, powiatowego, tylko dziedzictwo, skarb, czyli odpowiedni minister kultury i dziedzictwa narodowego. I taki wniosek został złożony do pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I co się okazało, że minister ma problem z tym, żeby uhonorować tego znalazcę. Dlaczego? Dlatego, że on nie dochował procedur, które obowiązują dla tego typu sytuacji. I z tego, co wiem, były dwie opinie przygotowane dla pana ministra i dwie były negatywne. W związku z czym pan minister odmówił przyznania nagrody, powołując się na względy formalno-prawne. Również w tym temacie rozmawialiśmy na otwarciu wystawy w muzeum i pan archeolog Walenta zwracał również uwagę na to, że niepotrzebne było to wydobycie skarbu z ziemi, bo w sytuacji, gdy coś takiego się znajduje, należy natychmiast powiadomić organy archeologiczne po to, żeby zabezpieczyć miejsce tego znaleziska, żeby nie dochodziło do dalszej degradacji, ale też, żeby odtworzyć całość jakby historyczną tego miejsca i tego znaleziska. Na tym spotkaniu powiedziałem również, że przy okazji wizyty pana Jarosława Sylina wystąpię do pana ministra, żeby jednak ponownie rozpatrzył ten wniosek o uhonorowanie pana Michała Marciniaka. No, pan minister do dnia dzisiejszego nie przybył do Chojnic, więc nie było okazji, żeby rozmawiać. Stwierdziłem również, że Zarząd Powiatu jest otwarty na to, żeby tą nagrodę przyznać, aczkolwiek no, musi być inicjator. I tak jak pani radna wskazała, są pewne możliwości.
Nawet do tego stopnia, że Rada ma możliwość zmienić tą uchwałę, która dzisiaj być może nie pozwala na to, żeby swobodnie składać wnioski, ale też warto przypomnieć, że bo często radni mówią, zarząd mógłby zrobić to, pan przewodniczący mógłby zrobić tamto, a mamy paragraf 26 ust. 1 statutu, który mówi, kto ma inicjatywę uchwałodawczą. 5 radnych, pani radna myślę, że spokojnie zebrałaby 5 radnych, którzy podpisaliby się pod projektem uchwały. Jest... Tak, ale pani... Panie przewodniczący, czy ja mogę dokończyć, czy proszę bardzo. Dyskutować? Pani radna, dwie rzeczy. Ja mówię o inicjatywie uchwałodawczej rady, nie o tym projekcie, bo pani ma prawo zrobić projekt, jako taka aktywna radna, zrobić projekt uchwały, zebrać 5 radnych, nie wiem, czy państwo jesteście klubem, czy nie, bo wiem, że się rozwiązał, ale gdybyście byli klubem, to również klub radnych ma taką inicjatywę i zmienić tą uchwałę, którą pani właśnie przed chwilą pokazuje. Tą uchwałę zmienić i taką inicjatywę mają radni. 5 radnych i komisja rady również. Jest pani bardzo aktywna na komisjach rady. Tak samo może kolegów z Komisji Edukacji zaangażować w to, żeby zmienić tą właśnie uchwałę, żeby dodać punkt taki, który umożliwi, nie wiem, nawet grupie, nie wiem, jakichś tam 100 mieszkańców niech się podpisze pod tym projektem. Jest również Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum. Ja sugerowałem, żeby stowarzyszenie wnioskowało o to, żeby uhonorować tego młodego człowieka, no ale my nie możemy nikogo zmusić, jeżeli wpłynie taki wniosek. I tak samo apel może być do wójta, bo przecież to jest, skarb został odnaleziony na terenie gminy Chojnice, więc myślę, że być może ta dyskusja dzisiaj na sesji spowoduje, że łatwiej będzie ten temat podjąć i nam trochę trudniej jest, bo rzeczywiście to jest takie, ja mam pewien dysonans polegający na tym, że ktoś nie dopełnił warunków formalno-prawnych, dlatego też minister odmówił, ale siłą rzeczy no, jest to na pewno bardzo cenne znalezisko na terenie powiatu chojnickiego, na terenie gminy Chojnice. Także myślę, że tu możemy przysiąść do tego tematu i jeszcze raz spróbować jakieś środowiska zaangażować, może zaapelować do Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum, bo to jednak w tym muzeum znajduje się to znalezisko, żeby jeszcze raz przeanalizowali, czy warto wystąpić o to i do wójta, i do zarządu powiatu, żeby uhonorować i być może do ministra, bo pan minister może zmienić zdanie, że jednak mimo, że formalności nie do końca zostały dopełnione, ale charakter i jakby to, że jest tak cenny ten skarb spowoduje, że zmieni zdanie i przyzna panu tą nagrodę. To tyle. Jeszcze tutaj pani radnej dodam w tym punkcie w trakcie odpowiedzi, bo wiem jak o tych kompetencjach moich. A wie pani, kto z radnych ostatni przyszedł do mnie z prośbą, abym złożył taki wniosek? W poprzedniej kadencji to miało miejsce. Przyszedł radny, nazwijmy z opozycji, Wojciech Rolbiecki. Przyszedł, zaproponował, aby uhonorować jednego z fotoreporterów chojnickich. Przyszedł, mówi Robert, proponuję, proszę, złóż. Napisaliśmy, złożyliśmy, fotoreporter dostał nagrodę starosty i byliśmy wszyscy zadowoleni, ale to są rzeczy, które musimy rozmawiać też nie tylko na sesji. Ja muszę o takich rzeczach wiedzieć, muszę wiedzieć o propozycjach, bo propozycja jest bardzo ciekawa. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, nie ma przeszkód, no ale zapraszam, sądy, żury. Tak, tak, ale pani radna, zmierzam do tego, że nie pracujemy tylko na sesji. Nie, praca radnego jest cały czas w kadencji, rozmawiajmy, pracujmy normalnie, bo mówię, no tutaj... Ale ja pracuję normalnie, panie przewodniczący. Dziękuję. To ja proponuję troszeczkę jeszcze zmienić, bo mówię, no ostatnim radnym to był Wojciech Rolbiecki, który przyszedł, klepnął w ramię i mówi Robert, rób. Robert zrobił, pan starosta przyznał i nagroda była przyznana i wszyscy byli zadowoleni. Czy pan starosta ma jeszcze coś do dodania? Proszę państwa, przejdźmy do następnej interpelacji. Chodzi o pana radnego Redzińskiego. Drogi gruntowe, granice. No ten temat cały czas się przewija i on chyba jest realizowany z tego, co ja wiem. Ale to, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to wicestarosta pan Marek Szczepański dokończyłby ten temat. Oczywiście. Jeżeli rozumiem interpelację pana radnego Redzińskiego, chodzi o to, że rolnicy po prostu chodzą w
drogi powiatowe i w związku z tym one są nieprzejezdne. Problem polega na tym, żeby kogoś zmusić, tak jak radny sugerował, do tego, żeby przywrócić stan poprzedni, to trzeba mu udowodnić, że to właśnie on tego dokonał, tak? No, dlatego też była mowa o tym i wójt apelował bardzo mocno do nas, żebyśmy zgłaszali takie sytuacje na policję, żeby ustalono sprawców, kto dokonał, i wtedy temat odtworzenia dróg jest dużo łatwiejszy. Wiem, że to jest problem praktycznie na terenie całego powiatu chojnickiego i nie tylko naszego. No, nawet wspólnie z wójtem na koszt gminy dokonaliśmy wstawienia znaków granicznych drogi i to również jakby nie spowodowało tego, że rolnicy przestrzegają tego, żeby nie wjeżdżać swoim sprzętem na drogi powiatowe. Apele już były, no ponad apele, no, media można prosić również o to, żeby bardziej nagłośniły temat tego, żeby jednak szanować to, że tymi drogami poruszają się wszyscy mieszkańcy, nie tylko rolnicy, i żeby nie zawłaszczać tego, co nie należy do rolników. My będziemy podejmować temat chyba już bardziej stanowczo, włącznie z tym, że będziemy każdorazowo powiadamiać policję po to, żeby sporządziła odpowiednie dokumenty i ustaliła sprawę, a my wtedy będziemy mieli możliwości, żeby to wyegzekwować. Jeżeli chodzi o ten drugi punkt, dyskusja wokół budżetu, podwyżki nauczycieli, głosy przeciwko budżetowi. Również mam taki dylemat, bo nie zwracam się do pana radnego na tej sesji budżetowej, a pan mimo wszystko jako adwokat, pełnomocnik pani radnej się wypowiada. Mam przed sobą protokół z poprzedniego posiedzenia i słowa, które kierowałem, to były kierowane do pani radnej Daleckiej, gdyż to ona złożyła oświadczenie, że nie zagłosuje za budżetem i dlaczego nie zagłosuje. Nie będę przytaczał dalej tych argumentów, bo nie poparła pani tego budżetu, pan z tego co pamiętam również nie poparł tego budżetu, a w tym budżecie również są zapisane podwyżki, które wynikają z ustawy. Gdyby ten budżet nie przeszedł, to nie ma podstaw do tego, żeby takie podwyżki realizować. One są wpisane na podstawie informacji ministra finansów i są wpisane do budżetu jako dochody. I tak samo traktowane są po stronie wydatków. Także ja nie wiem, skąd powrót do tego. Panu pewnie trudniej jako nauczycielowi, dyrektorowi szkoły wytłumaczyć swoim wyborcom, czy też kolegom, koleżankom, dlaczego pan nie popiera takiego budżetu, dlaczego Szczepański mówi o tym, bo tam jest podwyżka nauczycieli. I oczywiście odwraca pan sytuację, że skoro jest ta najniższa ustawowa dla nauczyciela stażysty, to pewnie powiat zrezygnuje z zadań drogowych i zwiększy tą najniższe wynagrodzenie dla stażystów. Pewnie gdybyśmy mieli w budżecie worek, byłby w budżecie dukatów, który pozwalałby na to, żeby każdemu według zasług wypłacać te pieniądze, pewnie byśmy to zrobili, a pan podniósłby, mam nadzieję, za tym rękę. Nie głosował pan, no to jest pana sumienie. Ja uważam, że ten budżet był warty poparcia i tak też apelowałem do wszystkich radnych, oprócz opozycji. Nie wiem, czy pan się czuje opozycją, czy niezależnym od opozycji, czy bo w koalicji pewnie nie, żeby poparli ten budżet. Pan tego budżetu nie poparł, no pan pewnie ma wyrzuty sumienia, w związku z tym to pytanie. No pewnie nie udało mi się pana sumienia uspokoić i no, nic więcej na to nie mogę odpowiedzieć. I to chyba jeszcze moment. Pan starosta. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak w razie czego, to myślę, te tematy, które teraz poruszamy, kto był za, kto był przeciw, dlaczego. Dla mnie w tym momencie tutaj są najważniejsze, żeby się zgadzały w protokole, a te sprawy sobie wyjaśniajcie na prywatnie już, kto, czemu, dlaczego, no to jest w tym momencie chyba troszkę nie wchodzi w program naszej sesji. Pani radna, proszę bardzo, w temacie.
Panie wicestarosto, pan doskonale wie, że do zarządu składałam pisemnie wniosek, żeby w tym roku uwzględnić w budżecie podwyżki dla wszystkich pracowników starostwa i jednostek podległych, a wstrzymałam się od głosu, podałam przyczynę i jeżeli wnioskowałam o podwyżki, to nie byłam przeciwna. Pan o tym doskonale wie, a to była tylko pana manipulacja, żeby pokazać, że jesteśmy przeciwni budżetowi. Wstrzymanie się od budżetu nie oznacza bycie przeciwnym. Dziękuję, bo wtedy byśmy zagłosowali przeciw temu budżetowi. A pisemny wniosek pan doskonale ode mnie zna. Dziękuję. Pan starosta Szczepański, widzę, że... No, polemika, pan ojciec, proszę. Pewnie nie powinno być w tym miejscu dyskusji, ale skoro pani radna otrzymała od pana przewodniczącego głos, więc powiem tak. Tak jak pani mi mówi, że ja manipuluję słowami, czy mówię nie tak, to pani również. No, pani nie poparła tego budżetu i takie są fakty. Nie poparła pani tego budżetu. Czy pan starosta Stanisław? Ja tylko dodam, tylko głos. Pani powiedziała, że wniosek złożyła do budżetu. Tak, pani złożyła wniosek, ale w planie budżecie mieliśmy już zaplanowane pieniądze, to 5% dla wszystkich, nie? Może pani wiedziała o tym, ale to zawsze trzeba złożyć wniosek, bo pani wiedziała doskonale o tym, że podwyżka będzie. No ale to już jest sprawa inna. Ja przejdę do dalszych spraw związanych z interpelacjami. Pani Kropidłowska, odwodnienie drogi w Łęgu, to też bym prosił, żeby pan wicestarosta w tym temacie. Pani Rena, tak, temat jest mi znany. Wiem, że gmina Czersk ma zaprojektowany odcinek swojej ulicy odwodnienie. Ten projekt bez przebudowy drogi, on właściwie no nie ma sensu. To nie jest taki zwykły, prosty temat. On wymaga projektu, który będzie obejmował znaczny obszar Łęga. Nad tym projektem debatowaliśmy w ramach wydziału i decyzje co do tego, czy projektować i w jakim zakresie, zapewne będą podjęte w pierwszym kwartale bieżącego roku. Są to pewne zaszłości, bo w przypadku braku odwodnień dróg były często stosowane takie prowizoryczne rozwiązania i niestety, jak to w naszym kraju, czasami te prowizorki są najtrwalszymi rozwiązaniami. Do tematu na pewno wrócimy i projekt będzie robiony, czy zadanie będzie robione w tym roku, trudno mi powiedzieć, znając sytuację, która teraz zaistniała, czyli odebrano starostom zadania z zakresu zrzutu wód, utworzono nową spółkę Wody Polskie, ona jest w organizacji, także też patrząc na inne projekty, które są w Wodach Polskich, zanim ta spółka się dobrze zorganizuje, to trochę to potrwa, więc na pewno temat będzie dłuższy niż tegoroczny, ale od projektu trzeba zacząć. Na pewno tam nie ma możliwości jakichś takich prowizorycznych już rozwiązań robić, tylko musi być projekt wraz z przebudową drogi. Jeżeli chodzi o radnego Golińskiego, te dwie rzeczy zostaną tutaj w sesji do wydziału, do pilnej realizacji zgłoszone, czyli pan Włodarski, jak też Zakrzaczenie, bo te tematy będą realizowane teraz na wiosnę. Jeżeli chodzi o radnego Jakubowskiego, ja nie chciałbym prorokować czy i dzisiaj już mówić, co by było gdyby, bo na razie budżetu gminy Czersk nie ma, ale wiemy już z zapowiedzi medialnych, że sesja będzie zaplanowana przed końcem tego terminu, czyli przed 31 stycznia, bo tak mówi ustawa, że należy uchwalić budżet. Poczekamy na to, czy się uda uchwalić budżet, w jakim kształcie i wtedy będziemy rozmawiać z przedstawicielami gminy Czersk. Jeżeli chodzi o radnego Szmaglińskiego, to dokumentację projektową na przebudowę drogi w Klawkowie mamy. Co prawda ona nie jest do samej drogi, byłej drogi krajowej 22, ale tam jest też poszerzenie, też jest ciąg pieszo-rowerowy, tam rzeczywiście jest ciasno.
jedynie model finansowania, czyli ewentualnie możemy zgłosić to do tak zwanej schetynówki na rok 2019. Musimy przeanalizować, czy ona będzie spełniała te kryteria, żeby otrzymać dofinansowanie, ale tam jest gotowy projekt z pozwoleniem, czyli z RID-em, jest do realizacji, ale nie mamy na dziś środków w budżecie, żeby to zadanie samodzielnie realizować, a z wójtem gminy Chojnice mamy wiele innych zadań, które on widzi bardziej priorytetowo niż tą drogę. Myślę, panie przewodniczący, że wyczerpaliśmy odpowiedzi wszystkich radnych. Dobrze, panie starosto, dziękuję bardzo. W takim bądź razie, szanowni państwo, 10. punkt. Kto? A! Jeszcze jest pan Andrzej, bardzo. Do radnego nie ma takiego punktu. To była jeszcze zadana w trakcie, interpelacje pan do Sabiniarz był członkiem zarządu, do członka zarządu. Dobrze, proszę bardzo, ale wyjątkowo. Proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, pan radny Sabiniarz 8 stycznia zdaje się złożył rezygnację, w związku z tym od tego momentu nie jest członkiem zarządu, a uchwała Rady Powiatu jest tylko potwierdzająca jakby tą czynność. Tak, od momentu złożenia rezygnacji nie jest członkiem zarządu w tym przypadku. Czy pan Sabiniarz, nie wiem, pójdziemy tutaj na jakąś chcę odpowiedzieć? Jeśli mogę, ja chciałem dokładnie to samo powiedzieć, tak? Według mnie z chwilą złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z pełnionej funkcji już tej funkcji nie pełnię. Ta dzisiejsza uchwała była tylko formalnym, że tak powiem, przyjęciem tego faktu, tak? Natomiast ja stosowne pismo do pana przewodniczącego rady z powodem mojej rezygnacji oczywiście złożyłem. Podałem tam powód osobisty. Uważam, że sytuacja, która wpłynęła na moją decyzję, dotyka mnie osobiście i mnie bezpośrednio dotyczy. Dlatego też jestem zdumiony pytaniem kolegi radnego Redzimskiego, ponieważ w mojej skromnej ocenie, jeżeli ktoś podaje powód osobisty w przyczynie podjęcia decyzji, co najmniej nietaktem jest zgłębianie tego tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, wyjątkowo. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, w uchwale nie ma mowy, że jest to z powodów osobistych, ani w uzasadnieniu. Stąd było moje pytanie. Dziękuję. Dobrze. Szanowni państwo, punkt 10. Wnioski oświadczenia radnych. Ja mam do państwa prośbę w związku z otrzymaniem pisma. Już nie będę wymieniał w tym momencie nazwiska. Do wszystkich państwa skierowałem pismo. Proszę o uzupełnienie, ewentualnie potwierdzenie też odbioru, uzupełnienie i ewentualne też odpisanie w wyznaczonym terminie. Pismo oczywiście w Biurze Rady jest. Bardzo proszę, pan radny Maciej Jakubowski w kolejności zgłoszeń. Ale teraz tak dopiero mi się rzuciło w oczy. Wnioskuję o odmalowanie ram obrazu widniejącego, wiszącego naprzeciwko mnie. Nie można. To jest postać muzeum. No bo jest on taki nie za bardzo. Prezentuje panoramę bardzo ładnego miasta, a po prostu te ramy są już troszeczkę poszkodzane, od u góry też zresztą. Panie Macieju, z tego co wiem, to już było kiedyś pytanie o to, nie wolno. Renowacja, wartość muzeum w tym przypadku. Tak, panie starosto? Ja tylko mam nadzieję, że ta obgryziona rama to nie jest robota kornika drukarza z Puszczy Białowieskiej. Dobrze, pani radna Dalecka, proszę. Szanowny zarządzie, w imieniu pana dyrektora Centrum Chojnickiego Centrum Kultury, pana Radosława Krajewicza, chciałabym podziękować zarządowi powiatu, a szczególnie pani dyrektor Małgorzacie Gierszewskiej Zespołu Szkół w Chojnicach za nieodpłatne użyczenie auli Liceum Ogólnokształcącego na piękną uroczystość, która odbyła się w niedzielę 21 stycznia. Był to koncert z okazji Dnia Babci Dziadka. Dziękuję. Dziękuję, pan radny. Mariusz Paluch. Ja proponuję, aby, szanowna rado, szanowni goście, panie i panowie radni, proponuję, aby wniosek, który złożył pan radny Jakubowski na następnej sesji został przegłosowany, bo to bezcenne dla dziedzictwa narodowego. Tak, dziękuję bardzo. No, ale poprosiłbym, żeby podziękować. Dobrze, szanowni państwo, cieszę się, że kończymy w tak dobrych humorach.
Bardzo miło Państwa widzieć w tak dobrym zdrowiu, z takimi uśmiechami jak dzisiaj, oby zawsze. Wyczerpaliśmy punkt 10.